Krok piąty. Boża wola, a Twoi przyjaciele. Kilka lat temu w Oregonie młody pastor udał się do swojego pierwszego zboru. Członkami tej społeczności były między innymi dwie niezamężne, nie pierwszej młodości kobiety, które były siostrami. Bardzo zainteresowały się młodym duchownym. Niedługo potem ich matka zaprosiła go na sobotni obiad. A po obiedzie jedna z kobiet zaprowadziła go do pokoju gościnnego. Była bardzo poruszona. Miała dla niego dobrą wiadomość. Powiedziała: Pan objawił mi to, że będziemy małżeństwem. Jego odpowiedź była natychmiastowa. Powiedział: Jest to interesujące. Kiedy Bóg objawi mi to samo, będziemy małżeństwem. Pewnego razu w Los Angeles jedna kobieta przyszła do mnie z ciekawą sprawą. Powiedziała: Pastorze, Pan objawił mi, że na Alasce jest złoto. Pokazał mi dokładne miejsce, gdzie mogę je znaleźć. Wszystko, co musimy zrobić, to odgarnąć śnieg, wziąć je i wrócić. I chcę, żebyś jechał tam ze mną. Pamiętając to, co odpowiedział pastor z Oregonu, odparłem: Jest to interesujące. Kiedy Bóg objawi mi to samo, to wtedy pojadę tam z Tobą. Naprawdę pojedziesz? Zapytała. Owszem, jeśli i mi Bóg objawi to samo. Odeszła podekscytowana, zadowolona z mojej odpowiedzi. Podejrzewałem, że ta kobieta miała po prostu problemy z głową. I czas pokazał, że miałem rację. Nie pojechaliśmy odgarniać śnieg na Alasce, chociaż nie możemy polegać na innych jako na kanałach, którymi Bóg przekazuje nam swoją wolę, to jednak rady innych osób mogą być ważnym krokiem w zrozumieniu woli Pana. I tak więc piątym krokiem w poznaniu Bożej woli co do Twojego życia jest radzenie się pobożnych przyjaciół. Jest to krok, który dodałem do oryginalnej listy Millera. Potwierdzenie tej zasady można znaleźć w wielu miejscach Pisma Świętego. W Psalmie 1, werset 1 czytamy: Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników. Zauważcie, że ostrzeżenie dotyczy zasięgania rady u bezbożnych, a nie u pobożnych. Tak więc fragment z przypowieści 11, werset 14, w którym jest powiedziane, że gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada, lecz gdy jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo, musi dotyczyć rady pobożnych, a nie niepobożnych. Są dobrzy doradcy, tak jak są i źli doradcy. I to jest jeden z problemów, jeśli chodzi o doradców. Jak wiecie, poradnictwo stało się czymś bardzo popularnym w ostatnich latach i trzeba przyznać, że ta dziedzina życia cieszy się dużym zainteresowaniem. Ale uzyskanie porady to nie wszystko. Chodzi o to, że jeśli jesteś zainteresowany, by dowiedzieć się czegoś więcej o Bożej woli, to powinieneś uzyskać dobrą, pochodzącą od Bożego człowieka radę. Można oczywiście źle zrozumieć zasadę, według której uznamy doradcę za pobożnego człowieka. To, że ktoś chodzi do kościoła, nie czyni go automatycznie chrześcijańskim doradcą. Gdy rozważamy kwestię konsultowania się z chrześcijańskimi przyjaciółmi jako jeden z 8 kroków w poznawaniu Bożej woli, co do naszego życia powinniśmy podkreślić znaczenie szukania rady u pobożnych ludzi, a nie u niepobożnych. O kim możemy powiedzieć, że jest pobożnym człowiekiem? Co czyni człowieka rzeczywistym chrześcijaninem? W Biblii jest powiedziane, że Bóg wie, jak wyrwać pobożnych z pokuszenia. Zostało to powiedziane w interesujący sposób. Widocznie Bóg nie wie, jak wyrwać z pokuszenia niepobożnych. Co zatem znaczy pobożny? Osoba pobożna to taka, która zaangażowana jest w sprawy związane z Bogiem. Często oceniamy chrześcijaństwo i pobożność według postępowania danej osoby, a powinniśmy brać pod uwagę to, czy dany chrześcijan trwa w osobistej społeczności z Bogiem. To jest właśnie klucz do zrozumienia i przeżycia usprawiedliwienia przez wiarę. I niezależnie od tego, czy człowiek uważa się za chrześcijańskiego doradcę, czy też nie,
to możemy powiedzieć o nim, że jest takim tylko wtedy, gdy ma osobistą więź z Panem Jezusem Chrystusem. Było wielu takich, którzy wywieszali ogłoszenia o prowadzonych przez siebie poradniach i uważali się za chrześcijańskich doradców, ale w rzeczywistości nie można ich było za takich uważać. Nie jest to trudno rozpoznać. Człowiek, który nazywa się chrześcijańskim doradcą, będzie nim wtedy, gdy będzie cię namawiać do poddania życia pod kontrolę Jezusa. W większości przypadków niechrześcijańscy doradcy będą radzili ci, abyś polegał na sobie samym lub na nich. W zaświadczonym społeczeństwie dobrą opinię ma ten doradca, który zdobywa twoje zaufanie i pozwala, byś tak długo na nim polegał, aż doprowadzi cię do takiego stanu, że znów zaczynasz polegać na sobie. Zły doradca z kolei ma opinię człowieka, który będzie chciał uzależnić cię od siebie tylko po to, by wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy. Natomiast chrześcijański doradca pomoże ci w tym, abyś całkowicie zaufał Jezusowi jako twojej jedynej nadziei. W Biblii znajdujemy wiele przykładów takich ludzi, którzy w celu lepszego poznania woli Bożej prosili o radę inne osoby. Najpierw prześledzimy przypadki, w których zasięgano radę, korzystając ze złego źródła. W pierwszej Księdze Królewskiej w rozdziale 12 czytamy o Rehabeamie, synu Salomona. Salomon już nie żył, a Rehabeam zajął jego miejsce na tronie. Kiedy zaczynał sprawować władzę nad królestwem, przybyła do niego delegacja poddanych z pewną petycją. Powiedzieli: ojciec twój nałożył na nas twarde jarzmo, lecz teraz ty uczyń nam lżejszą, twardą pańszczyznę twojego ojca, ciężkie jarzmo, jakie na nas nałożył, a będziemy ci służyć. I pierwsza królewska, rozdział 12, werset 4. Kiedy w późnych latach swego życia Salomon oddalił się od Boga, nałożył na ludzi ciężkie podatki, aby w ten sposób zebrać fundusze na podwyższenie swojego standardu życiowego. Ludziom było bardzo ciężko płacić tak wysokie podatki i żywili nadzieję na poprawę warunków ze strony nowego władcy. Rehabeam odpowiedział im: odejdźcie jeszcze na 3 dni, a potem powróćcie do mnie. I lud odszedł. Werset 5. Czy pamiętacie tę historię? Rehabeam zwołał starszych doradców, którzy zasugerowali mu, aby wysłuchał ich prośby, bowiem w ten sposób zyskał lojalność i życzliwość poddanych. Ale to nie koniec. Rehabeam zwołał także swoich kolegów. Byli oni zarozumiali, chciwi i niedojrzali. Powiedzieli mu: uczyń ich jarzmo cięższe. I rzekli do niego młodzieńcy, którzy z nim wzrośli: powiedz tak temu ludowi, który rzekł do ciebie: ojciec twój uczynił ciężkim nasze jarzmo, lecz ty uczyń nam je lżejszym. Tak powiedz do nich: mój mały palec jest grubszy niż biodra mojego ojca. Otóż jeżeli mój ojciec nałożył na was ciężkie jarzmo, to ja jeszcze dołożę do waszego jarzma. Ojciec mój chłostał was biczami, a ja chłostać was będę kańczugami. Werset 10-11. Rehabeam posłuchał rady młodszych doradców i tu zaczął się jego problem. Ale gorsze było to, że z pewnością nie pytał się Boga, co ma czynić w tej sytuacji. Sam podjął decyzję, przechylając się do rady swoich kolegów. Rezultatem tej decyzji był podział królestwa, a w dalszej konsekwencji nie najlepsze stosunki między Izraelem i Judą, które trwały przez kilka wieków. 10 z 12 plemion zrzuciło ciężkie jarzmo króla, a Rehabeam pozostał tylko z niewielką częścią ludzi pod swoim panowaniem. Niestety posłuchał już złych doradców. Z lekcji tej powinniśmy się czegoś nauczyć. Zanim umrzemy, musimy się zestarzeć, aby wiedzieć, jak dobrze przeżyć życie. Niestety starzejemy się zbyt szybko, a mądrzejemy zbyt późno. Każdy głupi potrafi uczyć się na własnych błędach, a człowiek mądry uczy się na błędach innych. Rehabeam nie słuchał mądrych ludzi, a konsekwencje jego wyboru były straszne. Prześledźmy teraz inną starotestamentową historię.
Jest ona zapisana w 22 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej. W tym czasie królestwo jest już podzielone na dwie części. Achab jest królem Izraela, a Jehoszafat królem Judy. Achab zwrócił się do swego rywala, króla Jehoszafata, z pytaniem, czy nie wyruszyłby z nim na podbój Ramot w Gileadzie. W wierszu 5 czytamy: Jehoszafat rzekł jeszcze do króla izraelskiego: wpierw jednak zapytaj Pana o wyrocznie. Tak więc Achab zebrał prawie 40 swoich proroków i zapytał ich: czy mam wyruszyć na wojnę pod Ramot Gileadzkie, czy też mam tego zaniechać? A oni odpowiedzieli: wyrusz, a Pan z pewnością wyda je w rękę króla. Werset 6. Jednak Jehoszafat nie był usatysfakcjonowany. Czytamy dalej: czy nie ma tutaj jeszcze jakiegoś pana, proroka pana, abyśmy jego zapytali? Werset 7. Jeśli dobrze pamiętacie, Jehoszafat był pobożnym człowiekiem. Achab niestety takim nie był. Poślubił niewiastę kobietę, niewłaściwą kobietę, i naśladował ją we wszystkich złych rzeczach, jakie czyniła. Widocznie Achab desperacko potrzebował pomocy Jehoszafata, ponieważ zgodził się spełnić jego prośbę. Odpowiedział mu: jest jeszcze jeden mąż, przez którego moglibyśmy zapytać cię Pana, lecz ja go nienawidzę, gdyż nie zwiastuje mi nigdy nic dobrego, a tylko zło. Jest to Micheasz, syn Imri. Werset 8. Wtedy Jehoszafat odpowiedział: nie mów tak, królu. Innymi słowy, przestań, co ty mówisz? Tak więc król kazał wezwać Micheasza. Człowiek, którego wysłano po Micheasza, starał się coś zrobić, by zmienić bieg wypadków. Powiedział więc Micheaszowi: oto wszystkie wypowiedzi proroków są jednakowo pomyślne dla króla. Oby i twoje słowa były jak słowa każdego z nich. Przepowiadaj dobrze. Werset 13. Micheasz odrzekł: jako żyje Pan, że będę mówił tylko to, co mi powie Pan. Werset 14. Jeśli tak było, jak powiedział, to okazało się, że Bóg włożył w jego usta bardzo interesujące słowa, bo gdy przybył do króla Achaba i zapytano go, czy mamy ruszyć przeciwko Ramot Gileadzkiemu na wojnę, czy też tego zaniechać, Micheasz odpowiedział: wyrusz, a poszczęści ci się i Pan wyda je w ręce króla. Werset 15. W jakiś sposób Achab wyczuł, że Micheasz nie był z nim szczery. Możliwe, że miał jakieś dziwne błyski w oczach, ale czyż odpowiedź króla nie jest zabawna? Ileż razy mam cię zaklinać, byś mi nie mówił nic innego, jak tylko prawdę w imieniu Pana? Werset 16. Dopiero wtedy Micheasz wypowiedział prawdziwe poselstwo od Boga. Widziałem całego Izraela rozproszonego po górach jak owce, które nie mają pasterza. Pan zaś rzekł: ci nie mają Pana. Niechaj każdy wraca do swego domu w pokoju. Werset 17. Zamiast cieszyć się z ostrzeżenia otrzymanego od Boga, Achab odrzekł ze złością do Jehoszafata: czyż ci nie powiedziałem, nie prorokuje mi pomyślności, tylko nieszczęścia. Werset 18. W drugiej wypowiedzi Micheasza Achab rozpoznał głos Pana, ale nie chciał zaakceptować tego, co usłyszał. Wyruszył na wojnę przeciw Ramot Gileadzkiemu i to był jego koniec. Został zabity podczas jednej z bitew. To prawda, że nie tylko musimy poznać, jaka jest Boża wola co do nas, ale musimy również od Niego otrzymać moc do wprowadzenia jej w życie. Jeżeli tak się nie stanie, to skończymy jak Achab. Pamiętam, jak kiedyś bardzo potrzebowałem samochodu. Człowiek, który zajmował się sprzedażą samochodów, polecił mi 4-letniego Cadillaca, którego właścicielem był pewien nauczyciel z Pasadeny. Samochód wyglądał solidnie. Zawsze chciałem mieć Cadillaca, który miałby porządną tapicerkę, cichy silnik i dał się łagodnie prowadzić. Przekonanie mojej żony nie było prostym zadaniem,
ale opowiedziałem jej, jak to on nigdy się nie zniszczy, nigdy nie wyjdzie z mody, jak mało spala benzyny i że w ogóle jest o połowę tańszy niż nowy Chevrolet. Od pierwszej brudnej przejażdżki mój umysł był zaprzątnięty tym nabytkiem. Nie dałem sobie powiedzieć nic złego o tym samochodzie, nawet gdyby naprawdę było z nim coś nie tak. Byłem jak Rehabeam i jak Achab. Nawet gdybym podejrzewał, że moja decyzja kupna tego samochodu jest niewłaściwa, to i tak nie miałbym siły, aby z niej zrezygnować. Tak więc miałem już mojego Cadillaca. Moi znajomi z kościoła zaczęli żartować z mego wozu, tak więc wkrótce doszło do tego, że gdy wybierałem się do kogoś z wizytą, to zostawiałem go dwie przecznice dalej i resztę drogi pokonywałem pieszo, aby nie widzieli samochodu. Okazało się, że chłodnica mojego cacka była zardzewiała i wkrótce na skutek przegrzania uszkodził mi się silnik. Oczywiście cylindry napełniły się wodą i dlatego samochód nie chciał ruszyć. Poprosiłem mojego sąsiada, aby mnie popchnął i w ten sposób udało mi się ruszyć. Niedługo potem wysiadły mi tylne światła. Okazało się również, że tapicerka jest zapleśniała i cuchnąca. Stopniowo zacząłem wymieniać chłodnicę, skrzynię biegów, tylne światło, tapicerkę. Muszę wam powiedzieć, że przestałem już być takim wielbicielem Cadillaców jak wcześniej. Prawdopodobnie nam wszystkim przydarzyło się, że kiedyś posłuchaliśmy złych rad i później musieliśmy żyć z konsekwencjami złych decyzji. Ale w Piśmie Świętym znajdujemy również budujące przykłady tych osób, które słuchały rad bogobojnych ludzi. Z pewnością uniknęły w ten sposób mnóstwa kłopotów. Człowiek takim był Mojżesz. Pewnego razu przybył do niego teść i zobaczył, jak wzywano Mojżesza do rozstrzygania różnych spraw. Zajęcie to zajmowało mu praktycznie cały dzień, od rana do wieczora. Ponieważ wśród tak wielu ludzi przybywających na pustynię pojawiało się mnóstwo problemów i wszystkimi tymi sprawami zajmował się Mojżesz. Jego teść zauważył, że nie był to on w stanie sprostać temu zadaniu, dlatego dał mu mądrą radę. Podsunął mu myśl, by zreorganizować ten system rozstrzygania sporów. Mojżesz przyjął tę radę jako wskazówkę od Boga. Możecie o tym przeczytać w 2 Mojżeszowej rozdziale 18. Jetro zaproponował, aby Mojżesz wyszukał spośród Izraelitów pobożnych mężczyzn i im powierzył funkcję sędziów. Nad 1000 ludzi, nad setką, nad 50, nad 10. Zaproponował, aby wszystkie sprawy oni załatwiali, aby od Mojżesza zwracano się tylko, do Mojżesza zwracano się tylko w bardzo trudnych przypadkach. Jetro powiedział, jeśli to uczynisz, to podołasz temu, co Bóg ci nakazuje, a również cały ten lud wróci w spokoju do swego miejsca. Mojżesz usłuchał głosu teścia swojego i uczynił wszystkim, co ten powiedział. Druga Mojżeszowa, rozdział 18, werset 23-24. Dobrej rady powinieneś przede wszystkim szukać w swojej rodzinie. Musiałaby to być naprawdę pechowa rodzina, gdyby ktoś z niej uważał, że Bóg prowadzi tylko jego jako jednostkę, a nie rodzinę jako całość. Kilka lat temu pracowałem w Mountain View w Kalifornii. Pewnego razu otrzymałem propozycję przeniesienia się do południowej Kalifornii. Cała moja rodzina była negatywnie nastawiona do perspektywy kolejnej przeprowadzki. Jednak ludzie z tamtego zboru pytali nas wciąż o decyzję w tej sprawie. Zaproponowali nam nawet, by ich odwiedzić na ich koszt. Chcieli, abyśmy tylko zobaczyli to miejsce. Ostatecznie na to mogliśmy się zgodzić, więc powiedzieliśmy im: nie mamy nic przeciwko odwiedzeniu was, ale nie jesteśmy zainteresowani waszą propozycją. Razem z żoną i synem wybraliśmy się do południowej Kalifornii. Weszliśmy do biura administratora, który grzecznie przywitał się z nami. Moja żona i syn usadowili się w swoich krzesłach i zaczęli gapić się w okno. Czułem się zakłopotany ich zachowaniem. Kiedy wychodziliśmy, powiedziałem: nie musicie wcale tak się wysilać. Moglibyście
się zdobyć chociaż na odrobinę grzeczności. Przecież już wcześniej powiedzieliśmy im, że nie przyjmujemy ich oferty. Weszliśmy do budynku kościelnego, gdzie było specjalne przygotowanie na nasze cześć przyjęcie, ale trudno było mi się tam odnaleźć. Wszystkim nam ulżyło, gdy spotkanie już się skończyło. Wracaliśmy do domu, jadąc przez pustynię Mojave w kierunku cudownej północnej Kalifornii. Podczas podróży powiedziałem do żony i syna: już po wszystkim możecie się odprężyć. Przecież nie przenosimy się tam. A w swoim sercu powiedziałem Bogu: Panie, jeśli chodzi o mnie, to mogę przenieść się do południowej Kalifornii, ale pod warunkiem, że zmieni się nastawienie mojej żony i syna do całej tej sprawy. I wtedy odetchnąłem z ulgą. Wreszcie dotarliśmy do domu, samochód zostawiliśmy w garażu, rozpakowaliśmy bagaże i nie wracaliśmy już do tej sprawy. Następnego dnia samego rana zagadnął mnie syn. Powiedział: tatusiu, słucham. Myślę, że moglibyśmy przenieść się do południowej Kalifornii. Jeszcze tego samego dnia moja żona bez żadnego porozumienia się z synem doszła do takiego samego wniosku. Uświadomiliśmy sobie, że mało brakowało, a ominęlibyśmy jeden krok zrezygnowania z poznania własnej woli w tej sprawie. Kilka dni później na rodzinnym nabożeństwie wróciliśmy do historii, o której wspomniałem wcześniej, kiedy to Bóg poinstruował kogoś, by udał się na południe, na miejsce zwane pustynią. Pochodzi ono z 8 rozdziału Dziejów Apostolskich, a mówi o Etiopczyku i Filipie. Tak więc nadszedł czas, kiedy wszyscy razem zaakceptowaliśmy propozycję przeniesienia się do południowej Kalifornii. Uważam, że Bóg może udzielić ci wskazówek przez twoją rodzinę. Tak samo może prowadzić cię dzięki radom członków ciała Chrystusa, jakim jest zbór. Zdarzyło się to w sytuacji, o której czytamy w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, kiedy to Piotr i Jan zostali aresztowani i pobici z powodu głoszenia Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Przywódcy żydowscy ostrzegali ich, aby nie przemawiali już więcej w jego imieniu. Pierwszą rzeczą, jaką zrobili, było udanie się do przyjaciół, którym opowiedzieli o całym tym zajściu. Wszyscy padli na kolana i wywyższali w modlitwach dobroć Bożą. W konsekwencji pierwsi apostołowie dzięki mocy Ducha Świętego zostali napełnieni tak wielką gorliwością i odwagą, że mogli w dalszym ciągu dzielić się dobrą nowiną o Zbawicielu. Przepraszam. Pamiętaj jednak, że gdy rozważasz rady członków swojej rodziny, przyjaciół czy współwyznawców ze zboru, nie powinieneś podejmować ostatecznych decyzji, opierając się wyłącznie na ich wskazówkach. Chcę podkreślić to jeszcze raz. Nie podejmuj decyzji na podstawie jakiegokolwiek pojedynczego kroku. Połącz je razem, wszystkie razem i dopiero wtedy zadecyduj. Gdy Jezus był na ziemi, na początku swojej działalności został zaproszony na wesele do Kany Galilejskiej. Jego matka przywołała go do siebie i powiedziała mu, że mają problem z winem. Zanim Jezus spełnił jej prośbę, delikatnie przypomniał jej, że w swoim życiu wypełnia wolę Ojca, który jest w niebie. Nawet jego matka nie mogła decydować o charakterze jego misji. Podobnie odpowiedział wtedy, gdy jako 12-letni chłopiec został w świątyni. Również później, gdy matka i bracia nakłaniali go, by zmienił profil swojego nauczania i służenia ludziom, odrzucił ich propozycję. Był łagodny, kochał swoich najbliższych, odnosił się do nich szacunkiem, ale nie pozwolił na to, by jego rodzina miała ostateczny wpływ na jego decyzję. Jezus przez większą część czasu, jaki przebywał na ziemi, był poddany swoim rodzicom. Pracował w stolarni, był zaangażowany w życiu i w rodzinie, którą otrzymał od swego ojca. Członkowie twojej rodziny, twoi najbliżsi znajomi, nawet ci pobożni przyjaciele z twojego zboru mogą być osobami, przez które Bóg przemawia do ciebie, chociaż nie zawsze musi się nimi posługiwać. Nawet jeśli twoi przyjaciele i współwyznawcy są szczerymi naśladowcami Jezusa,
i pozostają w ścisłej z nim społeczności, to Bóg może chwilowo zamknąć ich uszy na wiadomość, którą przekazuje Tobie po to, abyś sam nauczył się słuchania Jego głosu i byś nie polegał na innych ludziach w kwestii myślenia, modlenia się i studiowania Jego słowa. Najlepsze rady pochodzą od Tego, który nazywany jest cudownym doradcą, Bogiem mocnym, wiecznym Ojcem, Księciem Pokoju. Szukajmy Jego rady podczas poznawania Bożej woli. Czy trwacie we wspólnocie z Nim? Czy osobiście doświadczyliście, co to znaczy słyszeć Jego głos? Czy doświadczyliście w swoim życiu Jego prowadzenia? Jemu zależy na tym, by prowadzić swoje dzieci. Bóg błogosławi nam przez tych, którzy kochają nas i którzy kochają Jego. Błogosław nam, Panie, kiedy szukamy rady u wierzących przyjaciół. Dziękuję.